drogie, cudowne, wspaniałe niewiasty, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chcę wam dać pod choinkę coś bardzo ważnego. Chcę wam pod choinkę z okazji świąt Bożego Narodzenia chcę wam dać coś bardzo ważnego. Chcę wam dać informację. Informacja nazywa się bez jaj. Drogie panie, bez jaj. Nie tylko bez obijania w bawełnę, ale dzisiaj będzie nawet bez jaj. Drogie panie, mam do was kilka uwag. Szczególnie do tych, które przychodzą do mnie i pytają się, co mają zrobić, aby poderwać księcia z bajki. To informuję, drogie panie, bez jaj. Aby poderwać księcia z bajki, to należy spowodować, aby on poczuł się księciem z bajki, aby on się poczuł wyjątkowy. I można to zrobić w banalnie prosty sposób. Należy patrzeć na księcia z bajki, jak na księcia z bajki, bez przymrużenia oka, szeroko rozdziawionymi oczętami i z szerokim uśmiechem, aby książę z bajki poczuł się wyjątkowym facetem. Drogie panie, mam do was jeszcze wiele, dla was mam wiele cennych rad i wiele uwag, ale ta jest najważniejsza. Bez szerokiego uśmiechu nie poderwiesz żadnego księcia z bajki. Na poważnie to poderwiesz co najwyżej przeciętnego faceta. A księcia z bajki to możesz tylko i wyłącznie oczarować. Żeby go oczarować, należy się uśmiechać do niego szeroko i patrzeć na niego radosnymi oczętami, otwartymi tak szeroko jak to pudełko. Czasami można zamrugać szansami. Daje to też dobre efekty. Natomiast najważniejsze, jak już się uśmiechnęłaś do księcia, pomrugałaś do niego, to uważaj, bez jaj. Następny krok należy do niego, nie do ciebie. Na tym polega strategia i taktyka w miłości, że to ma być współpraca. Ty się uśmiechasz, mrugasz do niego szeroko otwartymi oczami i teraz czekasz na reakcję z jego strony. Jak nie zareagował, to nie jest książę z bajki. Pamiętaj, dalej nie ma sensu. To jest po prostu niewidomy, tylko nie dostrzegłaś go laski.